Hej w nowym dniu. Dzień dobry. A nowy dzień zaczynamy od wizyty w Tesco, uzupełnić zapasy. To pierwszy większy sklep, taki sieciówka, market na całej trasie. I słuchajcie, ja nigdy nie myślałem, że będę tak się cieszył na widok Tesco. Wcześniej były takie sklepy, wszystko ino i co ino. Można by tam było znaleźć po prostu od farb po gacie, wszystko było. Kalosze, wszystko. Więc idziemy zapełnić troszeczkę lodówkę. Okej, 30 minut później jesteśmy po zakupach w Tesco. Bidne te zakupy. No zobaczcie. A co się dowiedzieliśmy? Że od 10 wieczora do 10 rano nie można tu kupować alkoholu. A chcieliśmy sobie jakieś drinki kupić i piwa, ale na szczęście dosłownie od 10 godziny byliśmy przy kasie, więc mogliśmy się wrócić. Po prostu nie można. A minuty po 10 już pan otworzył i mogliśmy kupić, więc bardzo fajnie. Ale czegoś takiego wywali nie ma. U nas to można alkohole cały czas kupić. A nie, to... żebyśmy bardzo potrzebowali tych alkoholi, ale dzisiaj tam mamy spotkanie na kempingu z jakimiś osobami, które znamy z Instagrama. I tak sobie fajnie będzie usiąść i drinka jakiegoś wypić, więc musieliśmy kupić. Dobra, pakujemy się i... A jesteśmy w markecie w Ulapu. Także pakujemy się i jedziemy. Zaparkowaliśmy przy pozostałościach Ardwreck Castle. Bardzo fajnie położone, zostały malutkie mury. Spacerowaliśmy troszeczkę przy zamku, przy Loch Assynt, przy jeziorze, a teraz powoli udajemy się w stronę kempingu. Dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień, bo te dwa pierwsze dni były bardzo intensywne, zjechaliśmy bardzo dużo kilometrów, dużo miejscówek widzieliśmy, w wielu miejscach się zatrzymaliśmy, a dzisiaj praktycznie tylko ten zamek i później jakieś fajne... Jedna czy dwie plaże koło nas, jakieś klify, także tak na spokojnie chcemy troszeczkę też odpocząć. Jednak zboczyliśmy z trasy, jeszcze wjeżdżamy, nie wiem, to jest jakaś zatoka, jakieś małe miasteczko, także wyjdziemy, tylko musimy znaleźć miejsce parkingowe. No i tradycyjnie, męcle miały przyjechać na plażę, okazało się, że trafiliśmy do jakiegoś miasteczka. Loch Inver. Chyba nas ten dziki jeleń? Jelonek zachęcił, żeby się tu zatrzymać, więc idziemy pochodzić. Kupiliśmy sobie tak zwane pies, czyli takie półfrancuskie ciasto jakby, ale na słono, nadziewane Mariusz ma ze stekiem. Ja mam z kurczakiem, porą i czymś tam. Bardzo dobre. Dobrze smakuje, to nie trzeba robić. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Same mięcho, piecha. Pojedliśmy, teraz już naprawdę jedziemy na kemping. Ale co jeszcze tak spostrzeżenie, że gdzie, rzeczywiście Szykocja jest chyba najlepszym miejscem na jazdę kamperem, bo gdziekolwiek nie jedziemy, wszędzie można stanąć.
naprawdę pod tym względem, co nie było miejsca, do którego byśmy dojechali i musieliśmy jednak się wycofać, bo nie było miejsca, gdzie stanąć. Dodajmy, że jeździmy w sezonie. Tak, już sezon się zaczął, także jest super. A teraz mamy 16 minut, dosłownie 6 mil i jedziemy na plażę. Słuchajcie, ja tutaj zostaję. Jest po prostu masakra. Eplowa dostała na dzień dobry smakołyki. Super. I jeszcze ty, wszystko, co tutaj stoi, można brać za darmo. Paddleboards, kajaki, z uciekami wow. Można wybić. Po prostu jest wielkie miejsce, gdzie jest fire pit, gdzie jest ognisko w nocy. Wszyscy tam siedzą, piją. Toalety piękne. Po prostu ja tutaj zostaję. Naprawdę, jak możemy tutaj jeszcze jeden dzień zostać, to ja tu fajnie. Naprawdę zostaję. Recepcji wzięliśmy sobie za darmo, pożyczyliśmy co to lornetki. Są lornetki? Co to są lornetki? O, dacie, Eplowa widzi kury. Eplowa to kur leci, a za nami na wzgórzu właśnie tymi lornetkami oglądaliśmy te jelenie. Piękne miejsce, idziemy oblukać plażę. Wow. Powiem wam, miejscówka next level i sam kemping też, kurde, za darmo, lornetki, paddleboardy, kajaki, w szoku jestem. Całe te pomieszczenia tam, z których można korzystać, w szoku jestem. Byśmy wiedzieli, że aż tak mega, to byśmy normalnie dwa dni tu dostali. Ale jutro też mamy fajny kemping, też nad morzem. You've got me questioning my position. Am I just filling out? Taking space, not with as much grace. Am I a second choice of all another Rolls Royce? Dresses and lace, help me now. Oh. Czyli to jest trasa MC500, naklejka. Tu? Mhm. Nic nie wejdzie później tutaj. Tutaj zobaczcie, jaka fajna naklejka. Właśnie z tego kempingu, na którym jesteśmy. Krantoch Campsite. I on chyba 40 funtów kosztował za noc. Ogarniacie to? Z takimi widokami i za darmo paddleboardy i nie wiem co tam jeszcze. Ale to się nie kleje, to jest takie... Zobacz. To nie jest naklejka, a może to trzeba namoczyć. Nie wiem, dobra, coś zrobimy. Tylko coś innego to jest. No i w Szkocji. Jak to mówią, wlepka, a nie nalepka, nie? Mówimy nalepka. Tu? Nie, tu. Po Francji. Łatwe, krzywo. O! Ameryka. Super. Tu można poruszać. Mam nadzieję, że tu może. Ciężko tu być.
chciałam coś wsadzić. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Szliśmy na plażę, póki jeszcze słoneczko świeci, jest piękna pogoda. Dziewczyny dokończyły dół, który kopał ktoś. Dalej nie można kopać. A Mariusz z tyłu z Aprilową, ona szał dostaje, wybiega do wody co chwila. A babcia też leży. Właśnie jest tak sobie asekuracyjnie, że tylko wchodzi do wody. Tylko do brzucha i dalej nie. No. Zaczynamy wieczór. Becia? Co robimy? My kiszkę robimy. Dla kiszkę. Becia robi dla kiszkę, ja robię sobie steka, dziewczyny jedzą burgery. No i tak się ugościmy dzisiaj wieczorem. Przy plaży Klachtol znajduje się także mały domek, tak zwany Buti. Jest to miejsce, które jest zawsze otwarte, do którego może każdy wejść. Można na przykład tam spędzić noc lub schronić się, jeżeli pogoda nagle się pogorszy. No i jeżeli już dotrzecie do tego miejsca, to na pewno nie będziecie w nim sami. Jest 9:20, zebraliśmy się z tego najlepszego kempingu, na jakim byliśmy. No i jedziemy dalej. Dzisiaj mamy, nie mamy dużo mil, mamy chyba 40 czy... Ja nawet nie wiem ile. Ale mamy dużo stopów zaplanowanych, także troszeczkę nam zajmie, żeby dojechać do następnego. Ten kemping Mariusz tam jeszcze ponagrywał, także będziecie widzieć właśnie te miejsca, gdzie można sobie za darmo pobrać rzeczy, żeby dzieciaki się bawiły w piasku. Ale później też oddać. Też się później oddać, wiadomo. Tam można nawet przeciwdeszczowe kurtki sobie pożyczyć, kalosze, zabrać pianki, zabrać kajaki. Kajaki, paddleboard, no wszystko. Naprawdę to jest next level. Z takim czymś się jeszcze nie spotkaliśmy. Także bardzo polecamy i do zobaczenia za chwilę. Tylko wspomnę, że w ogóle dojazd do tego kempingu jest tak cudownymi sempertynami i górami, jeziorami i skałami jest przepiękne. Więc odjechaliśmy 5 minut od kempingu. Zaparkowaliśmy tak, za nami jest plaża. Znikąd się pojawiła. I tutaj niedaleko są Klasnesy Falls. Nie wiem, czy to dobrze mówię. W każdym razie są wodospady i idziemy zobaczyć. Zastanawiamy się, jak będą wyglądać, bo jednak mało opadów było, jak na tą część Wielkiej Brytanii w tej chwili. Zobaczymy. Wracamy właśnie z wodospadu, przechodzimy koło skrzynki pocztowej, która ma zaklejony wlot. I tutaj jest napisane, żeby nie używać, bo tutaj się ptaszki polęgły. I jak podeszliśmy bliżej, to rzeczywiście ćwierka ta budka telefoniczna. Jaka telefoniczna? Budka na listy. Skrzynka na listy. Skrzynka na listy, ćwierka. Chcecie posłuchać? Dziewczyny, idźcie, zobaczycie. Słyszałaś? Widać, normalnie ruszały się teraz. Może chcą wyjść. Zobaczcie, matka albo ojciec teraz przyleciał z jakimiś gwizdami w buzi i będzie pewnie karmić. No, i do środka. O ja, wychodzę, normalnie wyszło. Właśnie zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym i teraz zobaczcie to.
Zamknijcie drzwi. Jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwości, że przyjechać do Szkocji, czy nie przyjechać do Szkocji, ponieważ cały czas tutaj pada, cały czas szaro, buro, ponuro. No właśnie ja miałem takie wątpliwości, ponieważ nie chciałem tygodnie czasu spędzać w deszczu, ponieważ u nas w południowej Walii też bardzo często pada. No to właśnie ten tydzień rozwiał moje wszelkie wątpliwości. Jest fajnie, pogoda na krótki rękawek. Po południu ma się znowuż przejaśnić i padać, nie padać, tylko ma świecić właśnie słońce. Także naprawdę, naprawdę Szkocja nas rozpieszcza pod pogodą. A zobaczcie tutaj dwóch przyjaciół, którzy siedzą i czekają na nas, aż my wejdziemy do samochodu i pojedziemy dalej. Proszę bardzo. My kończymy tego vloga, bo już tyle fajnych rzeczy pokazaliśmy, że musimy wam coś zostawić na następny, więc dajcie łapkę w górę, jeżeli macie zapytania, to pytajcie. W linkach też wam damy odnośniki do miejsc, które widzieliśmy, więc jeżeli czegoś się nie pojawiło tutaj albo nie potrafiliśmy tego wymówić, to będzie w opisie. No i zapraszamy na trzecią część naszej podróży po NC500. Którą zaczynamy za chwilę. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, pa, pa.